Dzisiaj Państwu chcę zdać relację, tak jak wspomniałam, z tego, co żeśmy dokonali. Już obiecałam zakończenie budowy mostu Marii Skłodowskiej-Curie i uruchomienie tramwaju na Tarchomin. Mostem jeździmy już od 24 marca tego roku, a tramwaj zacznie kursować na początku przyszłego roku. To, co było takim moim szczególnym marzeniem, to to, że była kolejka, która łączy lotnisko z miastem, z centrum miasta. Myśmy zakupili wagony i mamy to połączenie. Mamy oczywiście autobusy teraz nowe, niskopodłogowe, klimatyzowane, które są przystosowane. W ubiegłym roku kupiliśmy 168, a 105 kolejnych trafi na Warszawskie ulice do końca grudnia. Teraz trochę o tramwajach. To są tramwaje nowoczesne, 137 nowych, 6 wersji Duo. Do końca przyszłego roku jeszcze będzie 53. Parkingi Parku i Jedź. Mamy ich w sumie kilkanaście. Ursus Niedźwiadek, to jest stacja PKP, będzie na przełomie 2013-2014 przy Alei Krakowskiej czy Wawrze. Dodatkowe przy Centrum Handlowym Wileńsko oraz przy Multikinie. Dumą chcę jeszcze powiedzieć o projekcie, który się cieszy ogromnym powodzeniem, to znaczy rowerem publicznym. 255 tysięcy już skorzystało z niego. W tej chwili mamy co najmniej kilkadziesiąt stacji, a będziemy mieli 128 i około 2100 rowerów w przyszłości. Ścieżki są już w tej chwili 312 kilometrów i tylko w latach dwóch ostatnich wyremontowaliśmy 37 kilometrów. Wkrótce powołam pełnomocnika do spraw komunikacji rowerowej i jego zadaniem właśnie będzie doprowadzenie do połączenia istniejących ścieżek rowerowych w długie ciągi komunikacyjne. Najważniejsza jest na dzisiaj budowa centralnego odcinka drugiej linii metra, tak aby w 2014 roku warszawiacy z Lewobrzeżnej na Prawobrzeżną mogli jechać tylko kwadrans i podjęliśmy już decyzję o budowę kolejnych 6 stacji, obwodnice wokół Warszawy, czy wyjazdy, tak zwane wylotówki. Są budowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Trasa ekspresowa S8 Konotopa Powązkowska. W trakcie realizacji jest Konotopa Puławska, węzeł lotnisko, węzeł Młynarska. Planowane jest koniec na 2015 i 2017, jak obwodnica Janek czy obwodnica Marek. Dzięki PLK i PKP oraz naszej współpracy udało się zmodernizować dworzec centralny, dworzec wschodni. Odbudować także dworzec stadion, ale myśmy przy okazji zbudowali nowoczesny dworzec autobusowy przy dworcu PKP Warszawa Wschodnia.